Dzień dobry Państwu, magister zza kamery. Ja dzisiaj, proszę Państwa, w ramach walki z koronawirusem, oczywiście nie u siebie, tylko tak ogólnie, dla dobra ludzkości. Oj, tylko tutaj wyrzucę coś, jakieś śmieci z wody, do której wszedłem. Przepłynę się kawałeczek po prostu w ramach takiej szczepionki antywirusowej. Ja tą szczepionkę, proszę Państwa, zażywam codziennie. I dzięki temu żadne wirusy nie mają. Wchodzę, proszę Państwa, do wody i się szczepię.
Państwo widzą, mam się nieźle, szczepionka działa, kondycja jako taka jest. Nie jestem za bardzo wyspany, bo ciągle mam tyle różnych spraw na głowie, że no i sporo zwierzaków, że człowiek nie bardzo ma się czas, kiedy wyspać, ale jakoś się żyje. Teraz jeszcze sobie poćwiczę troszkę. Dzisiaj jest dzień 16 listopada, jest południe, jest ładna pogoda. Warto sobie tutaj troszkę jeszcze pogimnastykować, troszkę parę pompeczek zrobić. Parę dziesiąt może się uda, jeszcze się zdąży. No i oczywiście na lekcję. Dzisiaj, proszę Państwa, dowiedziałem się rano, że zmarł kardynał Gulbinowicz z Wrocławia. A kilka dni temu się dowiedziałem z mediów, że jakiś wyrok Trybunału Papieskiego taki był przeciwko niemu. No i teraz nie mnie rozstrzygać, czy wyrok był sprawiedliwy, czy nie był sprawiedliwy, a w każdym razie ja jako katolik mam taką jakby dobrą wiarę, że ten człowiek tak czy inaczej stanie przed Trybunałem Boskim i tam naprawdę będzie sprawiedliwość całkowita. Więc ja się tak bardzo nie pasjonuję ani tymi wyrokami, ani czy ktoś z tej wierchuszki kardynalskiej był winny, nie był winny. Mnie to, szczerze mówiąc, niewiele interesuje. Natomiast ogłaszanie takich wyroków dla takiego starca, który już jest na łożu śmierci, wydaje mi się nieroztropne, dlatego że to obniża autorytet Kościoła, moim zdaniem. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że należy tolerować zło. Jeżeli jest zło, to zło trzeba wypalać, że tak powiem, rozgrzanym żelazem, w sensie jakichś tam wyroków i tak dalej. Z tym, że nie wydaje mi się konieczne upublicznienie tego, zwłaszcza wtedy, kiedy to jest człowiek już niewpływowy, człowiek nad grobem, który no, nawet gdyby był złym człowiekiem i robił jakieś złe rzeczy, no to już nie jest w stanie ich, że tak powiem, ze względu na swój stan robić. Więc ja bym był tutaj za takimi sądami kapturowymi, które po prostu zbierają się, wydają decyzję i ta decyzja jest komunikowana danej osobie i osobom, które mają nad nią jakąś władzę i tyle. No, proszę Państwa, żeby się nie spuścić na repetycję, bo jak zwykle czas mnie troszkę ściga, to wychodzę z wody i troszkę jeszcze poćwiczę sobie. Trzeba strzepnąć ręce, żeby mokrymi rękami kamerę nie gasić. I to będę teraz robił. Do zobaczenia.